pan drobnych? Jest. Chcesz coś do jedzonka? Kiciaczek? Chodź, zrobię ci do jedzonka, chodź. Chcesz jedzonka? Chcesz jedzonka? Chodź, chodź, zrobimy do jedzonka, Kici, chodź. Mała, pospiesz się. Dobra. Chodź szybciutko, chodź szybciutko. Kawały. Ruch. Co jest, młody? Co robisz? Masz fajki? Są w twoich spodniach chyba. Co chcesz? Daj. Ostatnie. Ubieraj się. Daj ognia. Spójrz się na zajęcie, ubieraj się. Jakie zajęcie? Przecież jest sobota. No z tym bardziej. Sobota, powiedziałam. Sobota, mówisz. Sylwia! Wiem. No, Ancie, Ancie. Ale ślicznie, Ancie, ślicznie. Ślicznie. No, Ancie.
Idzie wieczorem? Dzisiaj nie mogę, wiesz, mam spotkanie ważne. W czym wy jesteś innego? Przepraszam, sorry, no ale... No muszę być tam sam, przepraszam cię, no. Ale zadzwonisz? Tak, zadzwonię. Dzisiaj mam naprawdę dużo roboty, wiesz, nie wiem, czy uda mi się wrócić do domu na 17, 18. Pamiętaj, żeby załatwić z mamą, żeby zatrzymała dzieci dzisiaj. Jarek, ona ich odbiera z przedszkola. No ja wiem, ale przecież wiesz, że z 5-lecie musimy iść razem. Nie będę ją o to prosiła, dlatego że codziennie z nimi jest. No to niech wezmą twoi starzy. Oni pilnują dzieci Anki. Z kilka godzin się nie stanie, że jej wezmą dzieci na powiedzmy 4-5 godzin. Przecież wiesz, że musimy iść tam razem. Gdybym mógł iść sam, to nie prosiłbym cię o to, żebyś załatwiała temat z rodzicami. Nie będę już ich o to prosiła. Wiesz co, ja zostanę w domu. Masz iść ze mną. Zadzwoń do mojej mamy. Kadra się tworzy? Tak, tak. W tym momencie, wiesz, kadra osiedla pęsz, wiesz. Na betonowym boisku, nie? No. Kurde. Pykają chłopaki, dzień w dzień. Trzeba. Siema. Co tak, są gorańca na platinko? A sobie siedzimy, odpoczywamy. O czym odpoczywacie? No, imprezkę mieliśmy. W kac? No. Mówiłem ten, w telewizji waszą zajawkę. Aha, naszą filmiku? No. No chodzi. Fajna. Chodzi. Tak? Podobało się? Gier, no, super. Kiedy super. Planujecie premierę? No już niebawem. Tak? No, w jakimś kinku. Super. No, spoko. Będziemy. No. Będziemy. Przychodźcie. Dobra, lecę. No. Dobra. To odpoczywajcie dalej, kurde. No. Nie, nie pijcie no. Tyle. Dobra. Razie. No co jest? Czekaj, czy pomogę. Cześć. O, cześć. Witam. To pierwszy klient nasz tutaj. Tak, Nito. Co? Jest, czeki? Jest. I co lipa dzisiaj? No nie wiem. Na pewno Gwiezdne Wojny, całą trylogię. Łykniesz? Tak, odgrzeję sobie. Dobrej klasyki nigdy mało, a zwłaszcza przed premierą nowych odcinków fajnie sobie odgrzać. 6 godzin masz. Do odgrzania. Dobra, teraz możesz mnie uważać za maniaka, ale zakończę to Terminatorem 2. Czwarty raz w tygodniu, ty to masz zdrowie. No ale wiesz, że to ze względu na film, bo chcę podejrzeć efekty specjalne. No słuchaj, wczoraj reklamówkę widziałem. No bomba. Tak? I wywiad ekstra, ale kiedy film? Znaczy, szczerze mówiąc, to jeszcze trochę mamy zdjęć do dokręcenia. Natomiast mamy dobrego menadżera nowego, taki Mikołaj, który wiesz, i tu telewizja, i to, i tamto. Czyli prężny facet. Prężny facet, wiesz, reklamówki wszędzie chodzą, tak wiesz, przed ukończeniem jeszcze zdjęć, no ale to na dniach skończymy. No, przecież promocję robicie niesamowitą, w gazecie, zobacz, zdjęcie tutaj, o, proszę. Zobacz. Świetnie. Mam 2 egzemplarze. No, zbieram. Jak tylko skończycie, to chcę być pierwszy, który ten film obejrzy. Ja mam nadzieję, że w twojej wypożyczalni będzie ten filmik nasz. Jak będzie dobra pozycja, to na pewno. A to przyślę menadżera Mikołaja. Dobra, muszę lecieć. Ile płacę za to?
zabawa w film zaczęła się właśnie na tym osiedlu. Chyba się wszystko zrodziło z takiej z nudy. To jest po prostu grupa kilku młodych ludzi, którzy mają pasję robienia filmów. Jesteście z Zielonej Góry, reprezentujecie wytwórnię filmową. Pewnego dnia, siedząc jak zwykle przy trzepaku, wpadli na pomysł nakręcenia filmu. Nazywało to się Terminator 3, film trwa 15 minut. Daj mi swoją kurtkę, buty i ten lewarek. To wezwanie, oddawajcie kurtki i lewarki takich. Powstawały kolejne filmy. W każdym filmie grałem czarny charakter. Aż dotarliśmy do ruchomego celu. Co to takiego ruchomy cel? To jest nasz przedostatni film. Nakręcenie tego filmu było naprawdę bardzo dużą przyjemnością. W tym filmie widać też nieco dystansu do tego, co oni robią. Tak mi się wydaje. I są kapitalne pomysły. Dalej, jaki następny film, panowie? A teraz na siłownię chodzi, przygotowuje się do roli Terminatora 4. To jest fenomen. Fenomenem jest to, że ci ludzie po prostu się spotykają, że chcą. W momencie, kiedy kręcimy film, możemy spotkać się razem. Jest taka wielka więź, jesteśmy wspólną rodziną. Filmowcy amatorzy z Zielonej Góry kończą dzisiejszy magazyn sensacji i rozrywki Zoom. Co tak wszyscy pomilkli? To co, za pięciolecie? No to już. Poetka przyjechała. Sylwia. Ja proponuję pod małżeństwo filmowe, krótka wodna. Coś czemu mi się filmowe? Gadka nie klei, ale cóż, jedź. No czemu filmowe? No bo wiesz, raz, że się hejtnęli już, wiesz, pani Terminator i Amanda, jeszcze wiesz, ich dziecko się urodziło podczas premiery licencji. No ty, no. Ważne, no. Uwaga. To ważne. Ja cię. Pięć lat temu, jak to zaczynaliśmy, to nie miałem pojęcia, że się tu spotkałem, kurde, stare konie. Kurde, już wiesz, broda urosła i tak dalej, ja się bawię w to dalej, wiesz, z kamerką latają po osiedlu, nie, to jest masakra. Kurczę. Ty, panu Bla, co z tym? Z Terminatorem? Pięciolecie, ale Terminator w rozsypce. Ty, no ale Warszawka jest trochę teraz ważna, wiesz? No, spoko. Ja Warszawka. Co z czwórką, Lipa? Ty, Lipa, właśnie reklamka do ludzi poszła. Ty, no reklamka, spoko, reklamka to jest taki chwyt na pięciolecie, wiesz, no po prostu nie wiem, czy widzieliście reklamówki Godzilli w kinie, wiesz. Pubist, wiesz, kinowy, Godzilla naciera, coming soon, 1998, Godzilla, wiesz, no rok przed premierą po prostu już nacieralce. I tak samo my, wiesz, to chodzi o to, żeby widza połamać, żeby ich nakręcić na grupę, że coś robimy, wiesz. Reklamka reklamką. Jest pięciolecie, ale słuchajcie, rozmawiam poważnie. Rozmawiałem z Lipą, z babką z Warszawy, ona jest nastawiona na coś zupełnie innego. Jest taka koncepcja, z Mikołajem rozmawialiśmy, no jak wiecie, dzwoniła Ilona z Warszawy i jest nasza propozycja, nie wiem jak się ustosunkujecie z Mikołajem, żeby po prostu Terminatora 4 na chwilę zawiesić i zrobić poważniejszy film dla Warszawy, bo i Mikołaj coś pisze. No, scenariusz jest na ukończeniu, mam kurde tam niezłych kilka numerów a propos jakichś tam wiesz, efektów specjalnych. Względem ciebie. Powinno ci się spodobać. Poeta, ja jestem nastawiony na czwórkę. Ja w żadne twoje produkcje, ruchome, dwójki, jakieś nie wchodzę w to. Ty. Zresztą z Lipą teraz kurwa pijecie, wiesz, kolesie. Przekonałeś Lipę, wiesz, co do produkcji jakiegoś swojego tam filmu.
Nasza produkcja padła na ryj. Ty jak to widzisz? Ty, ale nie kłóćmy się przy pięcioleciu. No nie no, lipa kurwa, mam rację, ty. Jaca? Skończymy Terminatora 4, nie? No ale dlaczego? Ewentualnie później się zabierzmy za ruchomy cel, ewentualnie. A co, nie kręcicie w ogóle, wyjście naprzód, kurwa, rozrywki? No, skąd cię, kurwa, zerwałeś, ty? Pisałeś jakieś książki, a jak wpierdoliłeś się tutaj, robimy swoją produkcję, a ty wiesz, że z jakimś ruchomym celem, wiesz, rozbijesz to wszystko. Były przygotowania, ustaliliśmy, jest tak i tak, a nagle ruchomy. Ja nie wchodzę, ty. Nie robię żadnych, kurwa, twoich produkcji. Chcecie się piwa napić? Chcecie się piwa napić? Nie. Sorry, przepraszam, na chwileczkę do łazienki. Chcesz po piwo? Weź mi 50 jeszcze. Ej, robimy kurwa ten film, czy nie robimy? Robimy ruchomy cel 2, czy nie? Znaczy, Terminator robi, a w tym znaczy, nie wchodzę. My robimy, no tak. Cześć, witam. Nie, tam mój koleś siedzi. Wincent, znasz go? Sorry, no z widzenia. Była! Pardon? Ja mam propozycję, ja ci proponuję, bonus. To ja ci proponuję, mam taką propozycję. To z licencji, nie? Na życie? Cześć, Dajrek. Cześć, witam. A ty co tu porabiasz? Teraz jestem ze znajomymi, tutaj siedzimy i mamy takie pięciolecie. To prawie chłopcy złote gody macie, co? Ale bombę, Jezus. Wszędzie ci, spokojnie. To ja wiem, łobuzie, tego to mi nie musisz tłumaczyć. Naprawdę, no już. Ale ja ci powiem, słuchaj, powinieneś poważne filmy robić. Naprawdę poważne, nie wydurniajcie się, chłopaki, bo to już, powiem ci szczerze, lipa nie jest wesołe. Dlatego przyjdź, weź piwko na... Mamo, zupka pyszna jak zwykle. A tak rzadko na nią wpadasz. No to Jasiek, no tak nie może być. No przychodzisz, jak wpadasz jak gość z kosmosu, normalnie. No jak to jest? No telefon wyłączony, komórka nie odpowiada, no jesteś na antypodach czy w mieście, no co, nie, no, co nie, to nie, jest? Nie, wszystko już jest, słuchaj, telefon no, działa. Nie, nie, była jest, awaria. Awaria co? Prąd wysiadł w mieście, no, bomba walnęła, no co to jest? Nie, jestem tak zawalony robotą, no wiesz, no to robota, wiesz, film. No, stary. Jesteśmy prawdzie z Gredy, ale 20 lat temu też byliśmy młodzi. No nie możesz tak nie zadzwonić do starych. No wiem, tato, ale miałem być samodzielny. Stary, jak jesteś samodzielny, no? No jesz coś w ogóle, jadasz obiady? Jadam jakieś tam w pracy sobie. Jasne, hot dog i parówka i dwa piwa. No nie, no poważnie, ja wiem jak to jest. No, tak to zawsze jest, ale stary, no nie wiem takich ja. No wiesz, ale tyle pracuję jeszcze ten film teraz, że nie wyrabiam, naprawdę. No, to jest naprawdę buractwo, no. Komóra wyłączona, telefon nie działa. Matka nie gada tyle co ja, ale się denerwuje, potem mi gada, co on robi, co on jest, kim on chodzi. No to jest dzicz, tragedia to jest. Nie denerwujcie się, tu chodzi o robotę po prostu, no nie wyrabiam, no. Słuchaj, no daj znak, że żyjesz, sygnał z kosmosu, wyślij kartkę, nie wiem, zrób coś z sobą, no nie wiem, może sąsiad niech przyjdzie, powie, że widzieli cię na ulicy, no naprawdę tak nie może być. No. Na studia, tajne komplety jakieś, no to robisz coś z sobą, no. Studia za rok. Za rok. No wiem, ale jesteś tak zawalony robotą, jeszcze ten film po prostu na ukończeniu. Matka nic nie mówi, bo ona mówi mniej zazwyczaj, taką ma naturę, ale mi gada, denerwuje się, nie możesz tak robić. Stary, no to jest buractwo, no. Dobra, obiecuję, że w przyszłym tygodniu mam imprezy? Dziewuchy, jakieś tego? Żadnych imprez, cały czas film i praca, naprawdę. A dzwoniła ta pani Ilonka? Dzisiaj rano dzwoniła. I co? Oglądajcie wywiad. Witam Państwa w programie Pytania Dnia. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Jan Grzegorz Lipnicki, współzałożyciel amatorskiej grupy filmowej i jednocześnie jej reżyser. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Mikołaj Jaska. Jest Pan również współzałożycielem, jak i menadżerem grupy. Witam serdecznie, cześć, dobry wieczór.
Panowie, niedawno obchodziliście 5-lecie istnienia grupy. Co dalej? Czy macie jakieś plany? Czy coś szykujecie? Oczywiście, plany są bardzo duże. Chcemy robić jak najwięcej. Jest to nasza pasja, to co już zawsze przy okazji takich rozmów mówię. W tej chwili na swoją premierę czeka film Terminator 4. Jest to nasz najnowszy film i jest to kontynuacja naszego pierwszego filmu Terminator 3. Filmu, który jakby rozpoczął całą zabawę w film. Ogólny? Mamy pewną niespodziankę dla widzów, myślę, nie tylko z Zielonej Góry, może o tym nasz menadżer Mikołaj. Dwójka, co jest, kurwa, śpisz? Ten drugi gada. Jeżeli pisanie scenariusza jest rozpoczęciem produkcji, no to jest to właśnie rozpoczęta produkcja. Kończę ten scenariusz i będzie to ruchomy cel 2, kontynuacja jeszcze innej rzeczy. Bo skądinąd wiemy, że interesuje się wami Warszawa. Tak, to prawda. Dwójka dawaj tego, jak on się nazywa? Lipnicki. W tej chwili mamy kontakt z panią Iloną Zielińską z wytwórni filmowej w Warszawie. Jeszcze dzisiaj otrzymałem od niej telefon, że jest zainteresowana współpracą z nami. Jest taka bardzo poważna propozycja, jeżeli ten film, który w tej chwili zrobimy, czyli Ruchomy Cel 2, sprawdzi się, jeżeli się okaże, że on jest wystarczająco poważny, to następny film będziemy już robić na profesjonalnej taśmie filmowej. Ale poleciał klient. Ty, o czym on gada? Zielonogórska grupa nie dosyć, że obecnie jest u szczytu formy. To śmiało można stwierdzić, że jesteście nadzieją kina niezależnego. Kamila kończy. Muzyka. Muzyka. Muzyka śpi. Napisiki. A Państwu przypominam, że spotykamy się jutro o tej samej porze. Dobra, ja mam tyłóweczkę gotową. Poszło. Poszło. Kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty, co? Mikołaj, wielkie dzięki w ogóle, że załatwiłeś ten wywiad. Dzięki, że wchodzisz w to. Wielkie dzięki. Ty, słuchaj, ja Ruchomy Cel mam na ukończeniu. Scenariusz kończę. Kilka scen mi dosłownie zostało. Jedziesz autobusem? Nie, ja sobie tam na taksówki skoczę. Aha. Ty, fajną rzecz wymyślę. Myślę dla Jacy specjalnie, on lubi efekty specjalne. Nie? Myślałem, jak zrobić, żeby kobieta była oskalpowana, żeby wyglądało to naturalnie. Nie, to ja co wiesz, jak on w efekty wchodzi. Podobał mi się chyba, nie? Jasne. No mam nadzieję. Jasne, super. Nie, damy radę? Moim zdaniem damy radę. Połamiemy Warszawkę? Połamiemy ich. Damy radę? No, dzięki. Pięknie. Naprawdę, Mikołaj, dzięki, że w to wchodzisz, wiesz? No, do jutra. To co, do jutra, nie? Narka. Cześć, Mikołaj. Co? Daj mi dwa browary. Cześć, Jacek, słuchaj, na tym pięcioleciu była taka, no, wiesz, atmosferka, nie bardzo, nie, wiesz, kupiłem piwka, może byśmy pogadali. No, wiesz, Mikołaj, dzisiaj nie mam ochoty na piwko. Aha, znaczy się, nie masz czasu na rozmowę? No, nie mam czasu. Ty, powiedz, o co... Rozmowę? No, nie mam czasu. Aha. Ty, powiedz, o co im w ogóle chodzi? Czy komu? Jak komu? Chłopakom. Jaca, Jarek, ja nie wiem, który ma większe kwachy do mnie. Nie wiem o co w ogóle. Kurwa, niech jeszcze wywiad oglądali, ja pierdolę. No spokojnie, Mikołaj, co wywiad? Ty, no kurwa, wiesz co, staram się jak mogę, ja pierdolę. Wydanie własnej książki odkładam, kurwa, na 3 miesiące. Wydawca mnie pogania, latam, kurwa, z kartkami w te, kurwa, jakieś przypisywania. Poświęciłem się filmowi. Ja pierdolę, oni mają kwachę o to, że co, że moje nazwisko się gdzieś w gazecie okazało?
Nie muszę o to dbać. No właśnie, o to chodzi. To więc w czym problem? Mhm. Ale im to wytłumacz, im to wytłumacz. Oni ich zrozumieją. Daję naprawdę kawał, kurwa, serca w to wszystko. A nie muszę. Sam im. Ty idziesz do kina? Kiedy? No zaraz. Nie bardzo mi się z panienką mówiłem, wiesz? Blondie z pięciolecia? Jaka Blondie? No ta, co na pięciolecie była. Nie, taka półprzyjaźń była, wiesz. Weź, weź panią, chodźcie razem do kina. Szkoda czasu. Ja to wiadomo sprawa. Mógłbym się dowiedzieć, od kiedy to poeta jest współzałożycielem i menadżerem grupy? Czy nie, no nie ukrywając, co trochę zrobił dla grupy. Trochę, nawet nie trochę. No ale co zrobił? Co mu zawdzięczamy? 5 lat działa, ma on co? Pokręci się kilka dni przy filmie i wielki z niego menadżer, współzałożyciel. Nie masz racji, a co? Bardzo rację. Facet zagrał w jednym filmie, teraz lata po mediach. Kurwa, udziela wywiadów, jakby działał z nami od samego początku. Nie, sorry. Nie wchodzę w żaden film poety, żaden ruchomy cel. No nie przestanę się kłócić. Idziecie do kina, stawiam. No cześć. Cześć, Vincent. Co ty zadaj, tak na singla do kina chodzisz? Ja tak lubię. No co ty? No ty też na singla dzisiaj. A ja tam mam swoje problemy. Co, nie podobał ci się polski filmik? Daj spokój. Przyjarasz? Nie palę już. No co, ty nie świru, ile? A, już pół roku nie palę, to za sobą mam ten problem. Nigdy nie mów nigdy, chłopaku. Słuchaj, co robisz poza tym? Idziesz do chaty teraz? No ja idę już do domu na osiedle. Ty, no to chodź, zrobimy jakiegoś browara, co? Przy okazji. Klapniemy pod syf polski filmik, co? Piwko? Lipa wykrztusi słowo? Nie wiadomo, o co chodzi. O co chodzi? Nie, wiadomo. Dobra. A co się dziwicie, jak on zjadł, nie wiem, 6 piw i się kurwa mlastą całą lupę mózgu jeba. Słabo, nie? Lipa, dobijesz? Jeszcze? Co? Dobra, wyskocz z materiału, nie? Niech przepali. Nie mam co nabić, bo nie mam. Nie mam materiału, nie? Nie mam. Gdybasek, przesem wyciągaj to. Końcóweczkę. Nabij mu, nie świruj. Ej, dobra, chłopaki, znaczy mam, ale nie swój, nie? Nie swój. Od BWA kupiłeś, znowu małolat cię naciągnął. Dawaj, dobij, kurwa, nie fisiu. Musisz przepalić bladą po prostu. Direct. Weź pierwszy poziom. To nie pali, ten paruwa. Daj mu, przypal mu jeszcze. Ty, no nie opierdalaj na sztachaniu, ej. Widziałeś, jak mu wity latają? Nie, niech się sztachnie mocniej. Biała twarz mu schodzi. Daj mi światełko. Czy widzisz światełko w tunelu? O. Daj umowy, Sejgu, daj. Gryzie to komar w dupę. Ja się od dzisiaj na to przerzucam. Ale jest dobry, no pysny palce. No.
Cześć. Cześć, Mikołaj. Co, drzwi sobie z drewna zrobiłeś? Ty, no odkąd weszły prawa autorskie, teksty dla kapel pisze, to na coś trzeba wydawać te pieniądze, nie? Aha. Tak, no, tam wiesz, rozumiesz. Słuchaj, ruchomy cel, licencja. Pasi? Licencja? Ła, super, super. To jest ulubiony film Vincenta, cytuję go. Kogo? Vincenta, koleś z osiedla. Aha, ty go nie znasz. Dlaczego też znam z widzenia, wiesz? Taki wesoły, spotkałem go na pięcioleciu w kiblu. I... Dla niego kasetka? Tak, dla niego taka stawiasz. Wczoraj widziałem się w ogóle z nim, byłem z nim na piwie w knajpie. I długo rozmawialiśmy o nowej koncepcji filmu. Wiesz, ma pewne klimaty i warto to zrobić. Długo gadaliście. Długo. Ty kończ, Lipa. Ty kurwa, człowiek się poświęca dla filmu. Ciągle nie ma mi w chacie. Serię ma już dały po te produkcje. Wiesz, dzieci niedługo do mnie będą mówiły na pan. Przecież one też potrzebują, wiesz, żebym poszedł i z nimi posiedział w domu. Poza tym, przecież Terminator jest tak rozgrzebany, no. O Terminatorze w ogóle zapomnij. Lipa ma teraz klapki na ruchome cel 2 poety i wiesz, gdzie Terminatora można włożyć, nie? Jestem poeta, jak cię nie znałem, to cię nienawidziłem jak skurwysyna. No co ty? Ty, no tak wyszło, nie? Po prostu jak cię obserwowałem, to tam sobie gdzieś grałeś, widziałem cię kilka razy, dziary po dwóch stronach, kurwa, słabe, jak sam skurwysał przy tego Cave'a, mimo że go nie lubię, dlatego jest spedalona, nie? Akcja. To teraz jak cię poznaję, rozmawiam przez 15 minut, to mi się teraz zaczynasz robić normalny, nie? A wcześniej, kurwa, sefta maksa. Ty, no generalnie wiesz... Ja też nie wiem. Po niemiecku mu powiedz. Ej, powiem szczerze, że generalnie mnie pierdoli, co ludzie o mnie myślą, ważne jest dla mnie... No tak. Mogę powiedzieć? Ale wy słabi jesteście, Jezus Maria. Zapalcie fajkę pokoju, a nie tutaj zaraz się zaczniecie mi wycierać. Ile wy macie lat, chłopcy? Nabić. Jarni. Trasko? No trasko, ale dobre. Spróbuj polubisz, bo jeszcze czegoś takiego w pysku nie miałeś. Ty, jak ja trawę paliłem, to ty wiesz, matce pieluchą, kurde, podłogę wycierałeś. No fakt, ty jesteś senior rodu, nie? Wiek Chrystusowy. Telefon buja do łapy chuja. Lekko wykrztuśna. 5 minut. I tego pana pożegnamy. Nie, gryząca, ale słaba jest, wiesz? Słaba jest, nie? Słaba jest, jakby ja też z polindwilów, nie wiem, czy w głowie, czy w dupie się kręci. No, ja to samo mam. A dlaczego kaszlesz? Ale słaba. Gryzie jest taka uszczypliwa, ale kąsa, swoje kąsa. Dobra. Bono, to weź coś nabij jeszcze, okej? Okay? Ty, słuchaj, nabiłbym tylko, że szukałem cały dzień dealera i chłopaka nie da rady, nie? Ani tu, ani tam. Ale oni są kurwa słabi, ja wam powiem panowie, kurwa, są tak beznadziejni, nie dość, że brzydcy kurwa im z ryja śmierdzi, jeszcze nigdy skurwysynów nie ma, wiesz co? Człowiek kurwa, taki szmal kurwa im zostawia na pomnik i pizda. Słuchaj, komórki niech ty kupią. W komórkach to te szereśniaki mieszkają, kurwa mać, buraki pierdolone. Komórkę to ich znaleźli, podejrzewam, wiecie? Na tym polega cały. Co, znaleźli to dziesiątko Jezus z Betlejem, kurwa. Trzej króle tam doszli, kurwa, za gwiazdą, kochane, kurwa. Oni powinni być na miejscu, wiesz? Do kurwy nędzy. I mają szansę, kurwa, słabi, sami ćpają, kurwa. Nigdy nie będzie, kurwa, dobrego dealera z ćpuna. Nigdy w to nie będzie. Słabi są, co? Słabi są na maksa, kurczę. Wojtka już trzeci raz wypuścili, wiesz? 16-latkowie, nie? 4 lufy mu sprzedali za 300, a Wojtek uśmiechnięty. Są tak kurwa kiepscy, że się w pale nie mieści. Sami ćpają, więc nie jest możliwością, żeby sprzedawali coś uczciwego, nie? Ale nam Lipa się rozgadał. Jasne, że się rozgadał. Wczoraj się przecież tak zbombardował, że nie wiedział, gdzie grzebie. Lipa? Ja dzięki. Za co dzięki? Jak przyjadasz, to później kujesz. Już w ogóle wiesz, ani pić teraz nie chcę, ani palić, bo wiesz, wystarczy mi ta cola tutaj, ten soczek. Aha, no to dobra. Wczoraj było za mocno? Północy żgałem. Po prostu i chodziłem w koło bloku 68 razy, czy tam 70. O. Ale wczoraj było z alkoholem mieszane, wiesz, dlatego ci tak słodko-kwaśno wjechał.
Ruchy. Ale zobaczcie, jeszcze kurde, 5 minut nie minęło, a koledze już dziękujemy. Całą muzykę. Mieliście jakieś radio w głowie? Radio Z. Radio w głowie, wiesz, przerzucasz kurwa falę, wiesz, cak, 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 jeb, kurwa, słyszysz kurwa piosenkę, pra, 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 a nagle kurwa jedziesz i kurwa, o, w naszym programie tam do ram, tam jedziemy, a ty nagle przyjeżdżasz, i nagle kurwa, wiesz, w tym momencie widzimy pana, który wyskakuje kurwa z piłką nożną, kurwa, i jebie tam w bramę, i nagle, i wyjeżdżasz kurwa i o! Czasem w głowie odzywa się radio, wiesz, kurwa, takie zajebiste radio. No zbawić się po marihuanie, kurwa, nie tam radio. Pierdol, wychodź z nami, idziemy do kolesia. Nie, sorry, muszę iść do Jacy, jest umówiony teraz. Co, znowu będziecie sobie tranzystory na jaja nakładać i kurwa gołe baby z internetu wciągać? Przestań, chodź z nami. Ty, no chodź, idziemy do kolesia, fajny wieczór cię może udać, co? No nie wiem, jestem umówiony teraz. No nie świeruj, kiedy idzie sobie diody na jaja założysz, baby wam z internetu i uciekną, chodź. Tak? Coś mówię, myślę, że ci wypadło. No dawaj, chodź. No dobra, okej. Czemu? Co się dzieje? No co się dzieje? Zalega mój, nie wchodzę, na krechę wziąłem i jeszcze nie oddałem. Aha, to dobra, to poczekaj na nas, my wchodzimy i wychodzimy w sumie, nie? Tylko, żeby to nie było wejście smoka, żebym kurwa 15 minut to nie odjebał. Spokojnie, pół minuty. No cześć. Cześć, witam. Cześć, Zbi. Koju. Peter, czy sorry, Zibi, po prostu nie wiedziałem, że się bawisz w jakieś te klocki takie sprzedawać, znaczy... Ej, no kurwa, chciałbyś wszystko o wszystkich wiedzieć? Słabo by było moim zdaniem, co nie? Czekaj na to, za małą garzem udajesz tu dorabia na boku. No, słaby szpinderk z ciebie na razie, co nie? Przez ciebie wszystko. Dobra, przez ciebie chłopaki. Sprzedaję to dzieciom, nie? Słuchaj, Zibi, masz coś na zielono? No pewnie nie. No to byśmy chcieli bardzo. Jasne. Wybierz. O. Wybierz sobie.
Cześć, Lipa? Jakie tajemnicze puzderko? Jezus Maria. Fajne rzeczy, nie? Coś niesamowitego. A pa jak wszystko rąbane. Zawsze mówiłem, że Szpuna nie będzie dobry dealer. Wszystko rąbane, wszystko rąbane. I tu jest po gramie niby, tak? Oj ty mój Asie. Taki life, nie? Ale dobra, nie stanowi. Ty Zibi, tylko jestem 15 tego typu, że trzeba mi na termin płatności to dać. Ty, no nie da radzić. Ale tylko do jutra, nie ma problemu. Ty, no luz, ale właśnie nie dzisiaj, co nie? Mam, wiesz, pewne problemy, nie? Że tak powiem, siam. Chyba młodzieżowe problemy, no nie rób mi ja, jutro się z tobą rozliczę. Ej, kurwa, wiesz, Vince mi wisiano, kupę ludzi mi wisiano, jutro muszę się z przedupasami rozliczyć, co nie? Nie mam po prostu dzisiaj możliwości takiej. Ty, Zibi, ja sram na Vince'a, co mnie to obchodzi, kto ci co zalega? Ej, wiesz, że jesteśmy kolesiami i że jak po prostu można, to można, nie? Ej. No po co schiza? Czy ja kurwa mam fizjonomię kurwa 16-letniego tempaka? No daj spokój, jak powiedziałem, że się tu policzymy, to tak będzie. Ale tu nie ma żadnego problemu, bo ja mam kasę. No a możesz wystawić tysianko na moment? No jasne, że tak. No to kurczę, no to lipa. To jak możesz, to weź mu wystaw kaskę, bo... No to ile za to? Bez sensu dialog w ogóle. No o co walka w ogóle, ja pierdolę. Słuchajcie, no to a ile to kosztuje? No 30, nie? No co walka? No mam tak. Spoko, nie? Mam radę. Wydać trzeba, jasne, jasne. Zabijamy stąd jajo w ogóle, bo się kurwa... Czekaj, wiesz, czekaj. Lekko zagotowałem, nie? A ty gdzie idziesz? Ty, tak no? Spięty chcesz stąd wychodzić? No co ty? Nie wypuszczam stąd kolegów w takim stanie, kurwa. Zaraz wiesz, skontrujemy i luźnik będzie, nie? A co, chcesz poczęstować małym co nieco? Zaraz jak jeżdżę i cika skontrujemy, chyba idziecie się bawić, nie? Kumplu, z tobą zawsze przypalę. No już możesz uciąć, wiesz. Trzeba było tak odpalić gadkę, a nie mnie usztywniło, kurwa, wiesz, sztukowane. Wiesz, że ja się bez tego nie mogę wysrać, kurwa, jak mi ktoś odmawia, wiesz. Spoko, nie? No, to zapraszam na podróż bez ruszania się z fotela, nie? Ale jazda. Co się z nim dzieje? Po prostu nie wiadomo, nie? Wyższe stany świadomości. Ty, ja co, odjebało ci? Nie kasuj tego! No co, kurwa, sympatyczniej niż, kurwa, upiegowatego, kurwa, za klawiaturą, co? Masakra, no dokładnie stary, no wiesz, kurwa, komputerek i wiesz, kurwa, animacja Terminator 4, czy ona będzie, czy jej, kurwa, wiesz, nie będzie, ja pierdolę, dzięki Vincent. Daj ty spokój, dzisiaj miałem takie spowolnienie tam u Zbiego, że tak jak te takie te zwierzątka są, nie wiem, prusaki jakieś, że one odbierają świat razy 3 wolniej, co nie? Dzisiaj miałem takie olśnienie, że ja tak zadziałałem, wiesz? Człowiek, który wymyślił, w jakich czasach on się cofa, wiesz, oni są nawet podobni, duże oczy, małe mordki, duża głowa, mały tłów, ja pierdolę, jest jazda na maksa.
jest masakra, jest pięknie, to spowolnienie dzisiaj w ogóle, ty, dzięki. No to widzę, kurwa, witaj w mafii, koleżko, co? Jak najbardziej, słuchaj, to co powiedziałem już kiedyś tu przy stole, w tej knajpie, że ja się na to przerzucam, panie Vincent. Co? Tak definitywnie? Na co, kurwa? To jest strzał dziesiątkę, stary, no umówmy się i, kurwa, wiesz, po prostu ja tak latam i to jest, kurwa, moja jazda, co nie? A ja mam żuczka i ten, kurwa, prusakoleb zapierdalający po ulicy. Ja pierdolę, razy trzy lepsze, sorry, mam jutro robotę. Kurwa, stara, ale kurwa, tam się bania lasuje. A masz jazdy, jak latałeś, też dobrze, jak swojej pani krzywdy zrobiłeś? Kurwa, co mam nie pamiętać, to jest stary, litra piwa na głowę, kurwa, swojej pani, którą przecież tak kochałeś, to jest sztuka, co? No, przepraszam, pomyłka, kurwa, nie? W liczeniu, bo to nie, był nie. Litr. Nie, nie przepraszam, ją przepraszam, ewentualnie, jeśli masz w ogóle na to ochotę. Więc co ci powiem, jako kolesiowi przyjacielowi, że życie tak nie jest tak piękne jak w telewizji, kurwa, stary, my, wiesz, my nie jesteśmy w telenoweli, kurwa, klan, kurwa, i... Nie, no, ja wiem, że masz, kurwa, krzyż zajebisty, kurwa, Vince, twój odpał, nie, twoje prawo do odpału w ogóle, nie, wiesz, zajebisty, szalenie kochałeś tą babkę, więc odwaliło ci tak, jak ci odwaliło, Jana, ale wiesz, wiesz, jest okej, nie? Skąd ty, kurwa, wiesz, że ja tak naprawdę ją kochałem, tak, kurwa, wiesz? Tu numer 326 1604. Nie ma nas w domu. Proszę zostawić wiadomość. Co jest, kurwa, nie ma go? Spokojnie. Tak, słucham. Czy pan wie, że za niedługo nadejdzie Królestwo Boże? Nie rozumiem. Czy wiesz, że Jezus może cię wybawić? Halo, z kim mówię? Z moją siorą. Otwieraj, no. A to ty, Lipa, dawaj. Cześć, witam. Jezu, nie poznaję cię. Cześć. Cześć, Vince. Cześć, Vince, fajnie, że wpadłeś. Cześć. Dobra, okej, okay, jestem, znalazłem się, zamykam to. Słucham... Co ty pierdolisz? Cześć, no tu jest, jak chcecie. Bez sensu. No, to dobrze, no to jadamy. No, wchodźcie, no, wchodźcie. Wchodź, można? Tam. No jasno, że można. Nie ma znaczy. Luz, wchodź. O kurczę. Wszystko jest luzik. Aha, okej. Okay. Oj, dobra, nieważne. Czekaj, lipa. Ale kurwa. Dobre, co? Bo polskie. Kurwa, jaranie z puchy to jest chuj nie robota, bo jest marnacja materiału. Robota, kurwa, to weź wyskocz, kurwa, polówkę, w ogóle pojedź nad wozu. I co jeszcze, kurwa? Czekaj, czekaj. Kurwa, nowy twój weekend przy okazji kupisz na dworcu? W kiosku? Czy kurwa seksolatki na odmiany? Nie, seks skandale, kurwa. Ale jesteś dowcipny. Ty, wiesz co ci, kurwa, kupię na następną rodziny? Pipę na baterię. Zaczynasz mnie wkurwiać. Dobra, weź jebni machaj, nie wkurwiaj dżamba. Thank you.
1604. Nie ma nas w domu. Proszę... Vince? Wiem, że to ty. Chcę ci coś powiedzieć. Spierdalaj, szmato! Kurwa, nie wbijam się w klimat. Ty, co ten? Ty. Jaki klimat? Ach, chuj zdaje ty jaki, kurwa. Ty mógłbyś zagrać szatana, wiesz? A teraz tak patrzę na ciebie. Kurwa, masz zajebisty face szatana, wiesz? Śmieszne. Ale jazda. O, tak, ząbki, zrób te ząbki. Zrób te, a pokaż okulary. Pokaż okulary. Kurwa. Ja pierdolę face. Ej, Grayson, kurwa, no. Nie mogę znaleźć teraz z tobą porozumienia, rozumiesz? Nie mogę z tobą pogadać normalnie, ty. Co jest grane? Lipa padł. Zatrawiam zaległości. Jakie zaległości? Dasz radę, Vincent. Kurwa, dasz radę, Vincent. Dasz. Pierdolony etap w moim życiu. Nacieramy. Jezu, widzę, co to jest. No jak to co, kurwa, nie widzisz amfetamina, chłopaku? No patrz się, patrz, kurwa, tak robią łobuzy, kurwa. No to co? Jest amfa? No kurwa, nie widzisz? A co to jest? Proszek do pieczenia, przecież nie będę tutaj rogali z tobą, piek do kurwy nędzy. Dawaj, nacieraj. Nie. Masz. Nie, no co ty, nie, no jak sobie robisz, nie, no co i jak to się, co ja mam z tym zrobić, nie. O Jezus Maria, co ja mam z tym zrobić, po prostu kurwa wciągnąć, o tak. O kurwa. O, tak, zagram w twoim pierdolonym filmie, ładuj. No ładuj, nie bój się, stary. Co zagrasz? No zagram, mówię, że zagram, ładuj, kurwa, dzisiaj najważniejsza jest zabawa i spi. No, na końcu ten, czy znajdziesz, czy nie. Ty, no ale uważaj, co ty robisz, chłopie. Wciągaj to, a nie dmuchaj. Kurwa, to nie saksofon. No aha. No! Daj pięć. Teraz to zobaczysz, poznasz. Spidaj szybko. Czy jedziemy. Czy nic mi od tego nie będzie? Ej, jeszcze będziesz mi za to dziękował. No. A co Vincent z tym etapem? Byłeś kiedyś zakochany? Nie chodzi mi o starych, wiesz, brata, przyjaciela. Chodzi mi o kobietę. Nie wiesz. Nie wiesz? No to ja ci kurwa nie życzę ani swojemu największemu wrogowi, żeby był w takim stanie, jakim ja jestem obecnie. A co się dzieje? Ale ty co, coś z twoją dziewczyną nie tak jest? Coś... Tak, półtora roku życia na pomnik oddałem, wyobraź sobie, stary. Koniec, półtora roku. Fakt, w sumie z mojej winy i z jej, ale wiesz, to ja to skończyłem. Ale pierdolić to, dziś bawimy się, jest rock'n'roll.
ale pięknie, kurwa, co to jest? Co ty mi ty dałeś? Kurwa, ja pierdolę, jakieś ciary przychodzą, kurwa, ciepło, zimno, taniec, chuj, bico, ja pierdolę, co to jest w ogóle? Przecież mówiłem, że kurwa mi podziękujesz. Kurwa, jest masakra, po prostu peta. Jedno, ty poeta, kurwa, się nie patrz jak na mnie, tylko kurwa, znam dla ciebie sposób, kurwa. Chcesz skończyć książkę, bo wiem, że masz kłopoty, kurwa, ty durniu, ty głupku, ty kurwa, pierdolony ośle, kurwa, ja mam dla ciebie teraz sposób, kurwa, bo byłeś słaby z tą poezją. Ja mam dla ciebie teraz sposób, kurwa. Jedna rzecz, 100 do nosa, kurwa, i robisz poezję, kurwa, że ci Nobla dadzą, stary, kurwa, w Sztokholmie, pierdolony chuju. Ej, co mu jest? Ale mi, kurwa, włosy rosną. Ej, co mu jest, co mu jest? Ty, nie wiesz, jak dam wetaminy, bo to największe gówno. Szyd na maksa, nie? A czemu takie gówno? No bo jest, kurwa, zajebiste, nie? A polega to, kurwa, na tym, że tak, nie? Setka. To noska, kurwa, jestem piękny, jestem ładny, kurwa, robię poezję, robię, kurwa, scenariusz, kurwa, robię 3 filmy naraz, robię 5 poezji naraz, dogonię wszystkich, dogonię, kurwa, bez te zajebisty, kurwa, bez te w centrum wszechświata, kurwa, pisma da faka, bolo, jest okej, kurwa, czapeczka jest zajebista, kurwa, Vincent ma zajebisty, kurwa, garnitura, kurwa, petak pisze chujową poezję, dopóki nie przypierdoli Władka. Jest! Rozgadał nam się troszeczkę Lipka, co? Piękna sprawa. Zatem spidzik jest, kurwa, super fajną zabawą, nie? Jak się raz weźmie, to się, kurwa, go nie odpuszcza. Jest, madafaka, shit, pis i chuj. Nie, ja jednak wolę twardo stąpać po ziemi, wiesz, z daleko od chemii, kurwa, i wiesz... Przestań, kurwa, rycerzu gołdy, ja pierdolę. Wiesz, co ci powiem, artysta? Będziesz, kurwa, numer jeden tu, kurwa. Zobaczysz, będziesz tak napierdalał, że twoje śluzowy będą, kurwa, tak wyschnięte, że cię, kurwa, pozamiata. Będziesz, kurwa, numero uno, kurwa, w tym mieście, zobaczysz. Powiem ci szczerze, kurwa, artysta, prędzej ja szóstkę, kurwa, w totka trafię, niż ty, kurwa, wiesz. Będziesz twardo stąpającym po ziemi, kurwa, i ty będziesz, kurwa, pierwszy. Będziesz, kurwa, lepszy od Andrzeja Chuszczy, kurwa, w porównaniu do żużla. Będziesz, kurwa, the best. I wtedy, kurwa, nawet i z panienkami będziesz miał ręka, pipa, dupa, papa, kurwa, luzik, nie? Gadasz i gadasz, nie? Bolo, pójdź z nim do kibla, bolo, pójdź z nim do kibla. Jak to, synku, nie zostaniesz na obiad? Mamusiu, naprawdę, po prostu nie chce mi się nic jeść, a w ogóle przyszedłem wam powiedzieć, że piszę nowy scenariusz, robię nowy film, nie będzie mnie 2 miesiące. No dobrze, co z telefonem? No nie możemy się do ciebie dodzwonić, co się z tobą dzieje, facet? Co to jest? Tato, po prostu telefon jest popsuty, ja jutro dam do naprawy, żeby go naprawić, a naprawdę piszę nowy scenariusz, jestem zawalony robotą, po prostu masakra. Mamusiu, kocham was, po prostu... Cześć! Super, naprawdę, wpadnę jak skończę scenariusz, wiecie, że lubię w samotności pisać, skończę scenariusz i będzie luz, naprawdę wpadnę do was i zrobimy super obiad, taki rodzinny. No okej, taki jest za. Dobra, pa, ja lecę, bo tam na mnie czekają, muszę scenariusz nowy. Widziałeś, co on robi, co się z nim dzieje, jak on wygląda? Nic z tego nie rozumiem, a ty już? Zanim wszystko oblecę, powinien być gdzieś po 19. Masz odebrać dzieci. No i mi się robota przedłuży. Za dużo pracujesz. Będę po 19. Jaki masz plan na dzisiaj? Zero scenariusza, stary, co nie? Siedzę w chacie i śmierdzę. Ty, no to ja ci scenariusz ułożę i to szybko. Jest techniczny balet. Wchodzisz w ten wagon? Dwa razy nie musisz powtarzać. Ty, słuchaj, tu w ogóle jestem człowiekiem torpedą, aby yes. Chciał mały co nieco na biało, nie? Ej, luzik. Zobacz, jaki elektryczny. Jeżdżę jest zawsze. 48 godzin, to ja nie wiem, o co chodzi, nie? Człowiek błyskawica, jasne. I musi białego dopchać do nosa, bo czujesz, że słabo, wiesz, wygląda, czujesz, że wiesz, zasypia, nie? Sen cię ogarnia, przepraszam. Tak, powiedz mi Zibi teraz takie coś, taka ważna informacja dla mnie. Ile białe kosztuje u ciebie? Cena urzędowa wręcz, no właśnie, nie? Standardowo 50, nie? Dobra. Dzięki. No, proszę bardzo, miłej zabawy. To co? To chłopak się bawi już, tak? Jak on 40 godzin elektryczny. No ładnie, jest. Nie, ładnie, Generation X widzę. Generation X to jest mało. Dobra, pisma da faka, ja lecę. Dobra, ty Lipa, tylko nie powiesz, bo jesteś taki elektryczny, że nie wiesz, o co chodzi. Będzie stały klient z niego, zobaczysz, na bank, mówię ci. Człowiek błyskawica, Generation X.
Vincent, z całą... Czy zapomniałem słowa, wczoraj, z całą tą odpowiedzialnością, nie wiem. Czy wczoraj, z całą przyjemnością, kurwa, Vince. Tak. Czy ja mam, wczoraj, nie, ja mam tę teorię, że to, że kurwa są przypadki UFO. No, to co? No to co? To jest całkiem możliwe, że to są po prostu ludzie, wiesz? Ludzie, kurwa, którzy osiągnęli jakby swój cywilizacyjny poziom, że mogą się cofać w czasie i do przodu, chociaż czas jest, wiesz? Czas jest rzeczą względną. Czas wymyślił też człowiek, że sekunda trwa 321, to jest sekunda, a mogłaby trwać sekunda na przykład 321 i 321, czyli dwie sekundy, wiesz? Jeżeli, ale słuchaj, jeżeli by sekundę rozpostrzeć w nieskończoność do nieskończoności, to nie ma czasu, tylko jest nieskończona chwila i ci te ludziki, to po prostu może są ludzie, kurwa, z 32 wieku, którzy opanowali przenoszenie się w czasie i którzy teraz do nas przylatują. Ty, skończ, kurwa, pierdolić już w ogóle, ty. Dawaj, robimy filmik. No ludzie patrzą. Jaki filmik? Co za pierdolić? Ja tu reżyser jestem do chuja, czy, kurwa, ty. Masz kamerę? No mam, jasne. No to dawaj, kurwa, rusz się po nią i robimy filmik. No to się, kurwa, tak patrzysz do chuja. No nie lej. Robimy filmik? Zaraz coś pokażę. No jaki chuj? Jutro? Pojutrze? Zimi, pokaż, co mam młodsze pokolenie dilerów do zaoferowania. Troszkę promocja. Słynny asortyment, tak? Ty, a mogę to zrobić? To kurwa jest zajebisne, wiesz? Ładnie wygląda, nie? Taka biała. A ja mi się podoba, kurwa. Ty, ostatnio jak koleś mi posypał czegoś takiego, to hasałem, że ja pierdolę, no 4,8 jest niespana, nie? A jeszcze miałem wenę, kurwa, co był, wiesz, zdziwiony byłem strasznie. Ej, mogę to tak roztakać? Masz jakiś ten osprzęt czy coś? Jak się nazywa? No i wszystko co trzeba. Ty, Mikuś, ale weź dosyp trochę tego, no chłopie, tu są trzy. Tu są trzy nowe facet. To kurde. A jak, Vincent? No dawaj, stary, co? No i kurwa, słuchaj. Co z tym filmikiem? Ty, nagrywa się? Nagrywa? Co? Nagrywa się? No a jak? Dawaj, Vincent! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić na nowy film z zielonogórskiej zajebistej grupy filmowej. Ty, jakieś dupy tam będą fajne? A po co ci dupy dzisiaj? Ty, no kurwa, no na bole ty idziemy. Po amfetaminie nic nie zdziałasz, kurwa. Po amfetaminie się nie patyczy nawet. Co ty? No pewnie. Was z lupą do kibla, zapraszam. Kobiety dzisiaj cię nie interesują. Ty? No. Pierdolisz, nie wiesz. Bo ważne ci mówię. Ty, fajnie. Wiesz, jak go zasysz, a w majtkach go będziesz szukał. Mam sobie ścieżkę zdrowia zrobić sam? Nie, kurwa, po moją siorę zadzwonisz, jak ją będę miał, tak? No. To co ty, kurwa, komary na tym lustrze zabijasz, czy kurwa ściecha robisz? Kurwa, Vincent, bo naprawdę, weź, proszę cię, sorry, ale... Zostaw to, kurwa, chłopie, bo jednak kaleczysz. Patrz, kurwa, i ucz się od starszych, doświadczonych kolegów. Fajne to jest, kurwa. A co sobie kurwa? No. Ja w życiu? Ty, no ale pierwszy chodzisz, kurwa, był to? Taki, że ja pierdolę. Ale pierwszy raz próbowałeś, dzięki. Już pierwszy raz tylko próbowałeś, miałeś spróbować i nie brać. Czy jak? O kurwa, ale jebie, ja pierdolę. Pokaż. Ty, no ale wierzysz czy nie? Już ci powiedziałem, kurwa. Nie wiem, czy wierzę, ale się go boję. Może tak, ale czyli tak naprawdę nie wierzę. Czyli wierzysz w niego? Wierzysz, że po tym naszym życiu coś będzie dalej? Nie wiem. O, ty, co to jest, kurwa? Zybibasz. Błyskawica. To Jezu. Co ty, kurwa, grypę masz? O jest. Kurwa, daj pięć. Tak kaszlesz? Ciągaj, bo kurwa czekają na nas, konio sraje, kurwa, i będą się w kurwie. No tak, kurwa, poeta mi sceny będzie robił, kurwa. Dobra. Ty, i co, i teraz pomykamy po tego, Lipę, tak? Po Lipa i Winsa, nie? Tak? Oni idą z nami na tym. Pomykamy? Tak jest. Dobra. Ty, no daj se, kurwa, spokój, teraz cię na porządki wziął, kurwa, energetycznie się zrobisz, kurwa, szybciej do chuja. Czekaj, kurwa, no, tak więc zajebiście. Kurwa, ty, wyluzuj. Dobra, luz, możesz wybrać. Tak? Biuro budowy jaski, słucham. Ty, jakaś szpara do ciebie. Jak słucham? Dzień dobry pani Ilono. Tak, już.
Aha, tak, oczywiście, tak, tak, tak. Przepraszam bardzo, że nie zawodziłem przez ostatnie dni, ale pisałem scenariusz, po prostu miałem dużo pracy ze scenariuszem. Cicho, cicho, cicho. Tak, tak, oczywiście jest zrobiony, wyślę to najbliższą pocztą, pocztexem nawet, dobrze? Tak, wyślę. Tak, na pewno, panie, tak. Okej, wyślę, dziękuję bardzo. Kurwa, pierdolone telefony. Kurwa. Kto za kurwa był? Kurwa, wiesz, Ilona z Warszawy, kurwa, z wytwórni, wiesz, chcę, żeby jej scenariusz przesłać, kurwa. Ha, to poczekaj, idziemy, chodź. Dokładnie, no czekaj, ktoś dzwoni, może czekać, ja pierdolę, co się dzieje? Tak, słucham, bardzo serdecznie i mile. Ła, to ty dawaj, jaraz, ja pierdolę, wchodź. Cześć, teraz dawaj, chodź, chodź! Proszę, co jest? A ci istnieje możliwość, żeby jedną nas gucie przesował? No jak chcę, chodź, kurwa, co się dzieje w ogóle? Zadymaj, kurwa, sobie dzisiaj złapał z Gośką, wiesz? Ja pierdolę, ty, no spokojnie, i co? Spokojnie, trochę chłonię. No to kurwa, wchodź, ja z tym, ale rapujemy, dawaj, wchodź, będzie wesoło, chłopak. Kurwa, ja pierdolę. Dobra, ciągnij, stary. Yes! On poważnie debiutuje? No nie. Tak. Debiut, debiut. No, ciągnij. Ty, zaraz kurwa za 5 minut kolesiowi śpiewamy do Dawana, co? Żeś chłopaka skrzywdził. Kurwa, żeś z chłopakiem zrobił, no. To jak brzydko, kurwa. Do kibelka się tego. Jak, dobra. Ty tylko się nie zgub, kurwa, w tym kiblu. Ty, mogę to do Bartka arnąć? No jasne, więc co ty? Nie zmuli? No. Zajebiście. Ty, a już widzę, kurwa, ty, cała mafia już filmowa, widzę, kurwa, dragi, kurwa, I love you, nie? Za niedługo sobie, kurwa, Adidasa, kurwa, tutaj wydzieracie, co? Widzę, poeta wjebany, ty też już, kurwa, niczego nie odmawiasz, kurwa, ty. Ten już zadebiutował, tylko Jacka Atari brakuje. A Jacka to ma dupę z internetu. Dupę z internetu, jak sobie, kurwa, pokerka otworzy, nie? Rozbierańca zagra. Ty spierdalamy są, ty, gdzie on jest? Ty co, on się kurwa łamie? Ty, jaraz! Co, ty się łamiesz? Terminator, kurwa, przestań się łamać, dawaj, idziemy na techniawę. Erik, kurwa, nie ryb świńc, nie wal konia. Zostaw te gazety. Dawaj, jaraz, Terminator. Dobra, otwórz do chuja. Co jest? Jaraz! Ty, jaraz! Dawaj, jaraz, dawaj. Jeś kurwa zamordował faceta, gościu. Jaraz! On ma bladą, on się teraz przez najbliższe kilka godzin nie ruszy. Jaraz! No co jest kurwa z nim? Tylko się mógł, żeby psychozy nie dostał. Nie no, kurwa, to serca ustanie. Jaraz! Jarek! Kurwa, no co jest, chuja? No bombę ma, idź kurwa po wodę, zapierdalaj. Jarek. Zaraz mi pomożemy. Ty kurwa, Szymkowiak, niezły masz debiut, co? Ty, jak tak miałeś pierwszy seks tak udany jak ja ranie, to ci nie zazdroszczę. Red Bull dodał ci skrzydeł zarak. Polska odżywka. Jarek. 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 Jaraz. Popatrz na chwilę. Co jest kurwa? Jarek, posłuchaj mnie. No ale posłuchaj mnie, popatrz się na chwilę na mnie. No. Już kurwa bladą, kurwa, bo masz coś pierwszy raz takiego. Słuchaj, napij się tego, to ci po... przejdzie. Co to kurwa? To może ci jest. Luz, napij się tego. Napij się. Nie zmieś pić. No napij się. Napij się. Ja raz. Pi. Jeszcze, ja raz, jeszcze, jeszcze. Pi do końca. Ty, to jest gorzkie, bo ta aspiryna jest, kurwa, pi. No, będzie ci lepiej, wiesz? Chyba. Jaraz, chodź, idziemy na balety. Wstawaj, chodź, jaraz. Jest dobrze.
Co jest, Erik? Postawiła cię na nogi staropolanka, co? Pierwszy raz w życiu tak się czuję, no ale jest zajebiście. Kurwa, nie wiem co to było, chłopaki, kurwa, ale jest bomba, ja pierdolę. Co? Już jest zajebiście, kurwa, no. Co? No. A daj mi zapalić, Vincent. Co, zapalić? Daj mi zapalić, kurwa, fajkę, jarać mi się chce jak psu ruchać. A wiesz, że grzeszysz? Będziesz musiał się księdzu wyspowiadać z tego? A nie mówiłem? Nigdy nie mów nigdy. Stary, ja pierdolę, ja już więcej niczego od życia nie chcę. Stary, ja niczego więcej od życia nie chcę. Uff, daj spokój, jestem kurwa stary, tak naćpany jak kurwa dawno, dawno nie byłem. Masakra kurwa, mam taką kurwa gęsią skórę i kłary mi na głowie rosną, że... I stary, dzięki po prostu, kurwa dzięki, że cię poznałem jeszcze raz, pięć. Ja już nie chcę niespodzianek, ja chcę tak kurwa jak teraz jest. Wiesz co, Vincent, jedno. Ty też, kurwa, Erik, słuchaj. Ja pierdolę, ale muza, słuchaj. Ja już tak chcę, kurwa, do końca życia. Yes! Uważaj na tą Marię, bo to jest taki mózgojeb, jakby ci ktoś pierdolnął młotem pneumatycznym w łeb. Junior, kurwa, kto cię uczył palić, do chuja. Uczyłem przerusz mistrza? Kurwa, mocna. Mocna. Bo seks, kurwy syn. Kurwa. Ponoć tam spod Ukrainy, spod Czarnobyla, to wiesz, podwójne THC. Ty, a co ty tak żuchwą zapierdalasz? Znowu żeś się kurwa włada na żar? No. Ja pierdolę, synu, nie żryj tego. Co jest? Spokojnie, Vincent, spoko, naprawdę, spoko. Jezu, naprawdę. Co jest, kurwa? Proszę cię, spokojnie, Vincent, nic ci nie jest, dobrze wyglądasz, naprawdę, nie proszę. Umrę? Nie, nie umrę? Nie umrę. Vincent, wszystko jest okej, okay. Proszę cię, spokojnie, naprawdę, Vincent. Kurwa, nie umiera. Proszę cię, wszystko jest dobrze, Vincent, nie umierasz, no co to, szalałeś? Po prostu Maria za mocna jest, spoko. Proszę co mi jest, kurwa? Proszę cię, jest dobrze, Vincent, kurwa, błagam cię. Proszę cię, zobacz, dychaj głęboko, proszę cię. Wypłacz. Kurwa, wypłacz, nie, nie umieram, no chuja. Jest dobrze, nie umierasz. Proszę cię, nie umierasz, Vincent, naprawdę jest dobrze, daj pięć. Proszę cię, daj pięć, naprawdę jest dobrze, spokojnie. Nie umrzesz, Vincent, naprawdę, spokojnie, proszę cię. Nie umierasz, Vincent, proszę cię. Wszystko jest dobrze, oddychaj głęboko. Oddychaj głęboko. Kurwa, umieram. Nie umierasz. Vincent, nie umiera, spokojnie, proszę cię. Spokojnie, stój, poczekaj, spokojnie. Proszę cię, oddychaj głęboko. Kurwa, co to było?
rady, kurwa! Vincent, proszę cię. Powiedz, że będzie dobrze. Powiedz, że nie umrę. Nie umrzesz, Vincent, będzie dobrze, naprawdę. Wszystko jest dobrze. Naprawdę? Naprawdę. Jest dobrze. Jest dobrze. Kurwa, ja nie daję rady. Boże, co jest? Do chuja! Vincent, proszę cię. Luz, luz, poczekaj, poczekaj. Spokojnie, spokojnie, Vincent. Proszę cię, spoko. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze, Vincent. Głęboko dych. Nie umrę. Nie umrzesz. Nie umrzesz, Vincent, nie umrzesz. Na pewno? Nie umrzesz, naprawdę nie umrzesz. Ja umieram, mnie już nie ma, kurwa, jest. Mnie już nie ma, już nie żyję. Żyjesz, stary. Kurwa. Żyjesz, spoko, jesteś, zobacz. Jesteś, jesteś. Jesteś. Kurwa. Jesteś, żyjesz. Spokojnie, nic nie jest, bardzo dobrze wyglądasz. Bardzo dobrze wyglądasz. Boże, poczekaj. ja już tego nie będę palił, przysięgam, jak przeżyję, przysięgam. Boże, błagam cię, pomóż mi, ja już nie będę tego jarał, błagam. Przeżyjesz, Vincent. Jezus Maria. Co jest, kurwa, nie, wszystko, dobrze, dobrze, spokojnie, Winsiu, proszę cię. Proszę cię, naprawdę, oddychaj głęboko, jest okej, naprawdę. Zaraz pójdziemy, nie wiem, w domu mam jakieś relanium, nie wiem, coś, spokojnie. Boże, jak ja się boję. Spokojnie, Vincent, proszę cię. Ja nie chcę, dobrze, kurwa, umrzeć, proszę cię. Nie umrzesz. Proszę cię, Vincent. Proszę cię, daj pięć. Daj pięć, proszę cię, pokładź sobie, wypłacz to. Dasz radę, Vincent, dasz radę. Vincent, herbata. Co? Herbatka dla ciebie. No, dzięki. Tak mnie pogięło, że kurwa nie wiem, jak się nazywam. Pardon, kurwa, dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś, wiesz? Słuchaj, Vincent, naprawdę nie masz za co dziękować i przepraszać. Po prostu, wiesz, czego się nie robi dla przyjaciół. Pierdolę, ja już mówię. Ja już jestem emeryt, ja już tego nie żrę, kurwa. Czas się, kurwa, nie wiem, wreszcie ustatkować, do chuja zrobić cokolwiek z tym swoim życiem, kurwa. Nie wiem, kurwa, poszukać roboty, kurwa. Znaleźć jakąś dupę, a nie żeby tylko biało i zielono w tym życiu, kurwa. Ja już tego, kurwa, nie żrę. Że wreszcie film zrobić. Wiesz, to jest trochę tak, że wiesz, ja sobie zdaję sprawę z pewnych rzeczy, że tam jest to wjebane czy coś takiego, ale... Wiesz, póki mam zdrowie, to chcę jeszcze się bawić, wiesz, po prostu póki mam siły, to, wiesz, to mnie nie dopadło, nie wiem, może też mnie dopadnie, może nie wiem, po prostu, wiesz, ja chcę nadrobić trochę, wiesz, bo ja trochę mniej od was nacieram. Dragi to nie wyścigi do chuja, tutaj nie ma, kurwa, kto więcej, kto mniej, kurwa, sam dobrze wiesz, kurwa, o tym. Chcesz drugiego węgorza? Nigdy w życiu, kurwa, ani białego, ani zielonego do ryja. No wolę alkohol i, kurwa, tobie to samo radzę. Kurwa, to do niczego dobrego nie prowadzi, kurwa. Zresztą miałeś sam, kurwa, nocny przykład tego. Jeszcze jedno, Vincent. Nie mów nigdy, nigdy. P55. Cześć, panie Jacek. No, witam, Lipka. Wpadniesz do mnie? No, poczekaj, tylko gumy kupię. Okej. Już taką kulę widzę i rozpryskuje się energia na wszystkie strony świata w nieskończoność i z jednej z nich powstaje nasz wszechświat, ziemia, człowiek. Każdy z nas ma tą cząstkę tej kuli energii. W nas jest Bóg. Może jesteśmy Bogiem. Może. Panie Jaram, niedź pan
Nie dobierasz, generalnie. Emeryt, wracam do korzeni, czyli kurwa wiesz. Od ilu mi powiedz. A to nieważne od ilu, ale ważne, że jest mocne postanowienie poprawy. Wiesz, komu to możesz powiedzieć, nie? Ja bym tą kurwa Władkę przetestował. W pizdu wtedy na tych niamce, jak ja się czułem. Jezu, kurwa, no masakra. Odsypię szybko trochę, nie? Wiem, że masz. Na jakiej tychniawce? No kurwa, wtedy z Vincentem, co na kibelku ciebie zblokowałem. Co to jakiś nos ci się biały robi, co ty? Filipa, kurwa, widzę ty, Vincent, bawicie się, wie, zajebiście, a zapierdalam jakby duinę od rana do wieczora. Chcę mieć coś z życia, kurwa, chcę przypierdolić to i wszystko, rozumiesz? To się tak czuć, jak kurwa, jak czułem się wtedy. No kurwa, nie znam dealerów, myślę, że mi pomożesz, prawda? Widziałeś ostatnio może reżysera albo kurde tego Mikołaja, tego nawiedzonego poety? Oj nie widziałem chłopaków od dawna. No to byś zobaczył kurwa, chłopcy sobie na biało kurwa włosy zrobili talkiem ty i zapierdalają masz miło i Władz i Jaranko i Apiać. Non stop, dzień w dzień. Taki zakręt mają? No. Taki zakręt mają? Nie wierzę, no co ty. Ty, żeby tylko żarli i jarali, kurwa, oni wiesz, o 3 rano, kurwa, albo u poety na chacie, albo kurwa, wiesz, reżysera stają i kurwa, wiesz, astronomia moje life, kurwa, nie? Gwiazdozbiór Miezdy, kurwa, gwiazdozbiór Fiezdy, nie? Niemniej jednak uważam, że nie skończono się z Wiezdą, nie? Ale bierna to wierna, nie? Ty takie loty? No i pierdolą głupoty, ty! Później, kurwa, wiesz, jakim kurwa trochę puści, przyjarają i wiesz, a czytałeś ostatniego, kurwa, Ostertracha? Nie, ale uważam, że, kurwa, poezja Gwiezdy jest lepsza, ty. No nie idzie pogadać z kolesiami, no. Padaczka. Może trzeba usiąść z facetami i porozmawiać, że się kurwa zapętlili, że za daleko. No, to weź kurwa tylko szybko kurs ekstremistyczny astronomii kurwa i wiesz, poezji Byrona skądś, to się z nimi pogadasz kurwa, bo inaczej to nie ma szans kurwa. Aha, na jakąkolwiek konstruktywną rozmowę, zapomnij kurwa o Paryżu, chłopie. Ja jako ja to wiadomo, ale ty tam ich wprowadzałeś z marihuaną, to może ty będziesz miał większe przemówienie. Co? Przemówienie to ja mam w łapie, kurwa. Chyba tu. Co się tak odjebałeś w ogóle? Ty, no bo wiesz co, powiem ci szczerze, że wiesz, taka sikorka mi się podoba, mówiłem się z nią, bo że wiesz, pół love, pół coś, wiesz, ja, no ty. Więc ja cię nie poznaję, co ty mi tu gadasz? Zero dragu, wiesz, ty sikorka? Ja pierdolę, ale ty jesteś dobry. To ile można całe życie kapucyna tłoc? Daj spokój, kurwa, i twoje weekendy przeglądać na bardaszce. Jak mój kolega Oko. Zmęczyłeś się? No daj spokój, ile można, kurwa, nadgarstki już mnie bolą. A no to fakt. Też byś się rozejrzał za czymś. Oszczędzaj, kurwa, chrząstki. Tu jest dla ciebie, Władek, i ja mam taką sprawę, że myślę, że cię pognie, że jakoś cię tak nastroi speedująco, transująco. Ile lipa za to? Myślę, że dla pana Jarka to 20. Dwie dyszki? Mhm. A jakbyś nie spóźnił, nie byłbyś sobą, kurna, lata, co?
Słuchaj, Mikołaj, wydaje mi się, że ktoś mnie śledzi, wiesz? Jak śledzi? Co ty pierdolisz, ty? No nie wiem, kurde, chyba pały. Może za dużo kontaktów z dealerami, ty. To nie są żarty, pały ponoć mają namierzonych wszystkich, tylko po prostu niektórzy nie ruszają, bo noszą tylko dla swoich potrzeb, nie? A dla swoich potrzeb, wiesz jak to jest, nie? Dobra, dobra, stop. I co robimy z tym koniosrajem? No jak co, kurwa, pakujemy go do bagażnika. Czego, kurwa, tutaj najpierw będziemy przy sobie mieli? No, w bagażniku jedzie. No to chuj, kurwa, się spoci, kurwa, cały. Dobra, będzie mokry, kurwa, lepiej się będzie ślizgał, nie? Znaczy, wiesz, powiem szczerze, że kurwa, ja śluzówki już mam lekko przeżarte i ja poproszę do kubeczka. Wiesz, ja musiał jak David Bowie se, kurwa, wiesz, platynówki wszczepić, kurwa, do nocha, to będzie gidnie. Ty, ale to nie znaczy, że musisz ze szklanki to pić, wiesz, ja jakby lubię celebrację, dla mnie to jest jakiś taki rytuał, dla mnie to jest coś kultowego, wiesz, po prostu wciągnięcie tego do nosa, co nie, wiesz, z wodą to jest dla mnie jakieś takie zmarnowanie Władka, wiesz, w sumie, wiesz, na samego Władka to ja tak, wiesz, też czekam, jasno, oczywiście, bo jestem wjebany, ale wiesz, dla mnie liczy się też, kurwa, wiesz, samo wciągnięcie do nosa, wiesz, taki rytuał, wiesz, i jakieś takie argumenty, przepalone śluzówki, David Bowie, to jest jakieś dla mnie takie, wydaje mi się, takie, kurwa, nie wiem jak to określić, zabrakło mi słowa teraz, takie banalne, wiesz, takie chujwijakie, wiesz, takie, po prostu taki banał to jest dla mnie, wiesz, że ty masz przepalone śluzówki, kurwa, Davida Bowie, a zarazem jesteś wjebany, to co tu chodzi? Cześć, przyjacielu! Kurde... Dlaczego mi to robisz? Najpierw Mojżesz, teraz ty, chodź! Mam dla ciebie miłą wiadomość, wiesz? Jedziemy dzisiaj sobie, kurwa, nad jeziorko. No nie denerwuj się, co ty, Włada się nażarłeś? Siadaj sobie, gdzie chcesz, tu czy tu? To siadaj do tego, nie? Czy nie? Czekaj. Proszę, zobacz. Zobacz, jaki ładny bagażnik. Widziałeś? Puściutki, idealnie, nic ci nie będzie w plecy uwierać. Klimy nie ma, ale dasz sobie radę. Proszę bardzo, dla pana miejsce. Przygotowany, koło wyciągnięte, lewarka nie ma, jest tylko laska, która też ci pomoże później. Jak chcesz, to wsiadaj od razu. Bo po co mają moi koledzy wychodzić, będziemy później broić? Tak, to ładną masz koszulkę. Co to jest, dok, tak? Siadaj. Zmieścisz się, bo tu już nie jedna osoba jechała w tym bagażniku, tak już dasz sobie radę. Ja powiem ci szczerze, tak, kurwa, na towarzystwa samym tam z tobą w las, nie? Ale nie będziemy się przecież pykać cycami, co nie? Pierwsza klasa, nie kuszetka, ale pierwsza klasa, BMK. Myślałeś kiedyś o Ponce? O czym? O heroinie. Kurwa coś, nie? Miało być jezioro, a są sadzonki. Nie bój się, jesteś z nami. Gdzie? Chodź, co gadamy. Chodź. Wolisz ze mną rozmawiać czy z moim kolegami? Cześć. I co, jak tam w ogóle, coś zarobiłaś? Coś jest? Nie. Ej, no. Jak kurwa nie? Ej, jak kurwa nie?
No nie zaraz. Ej, kurwa, co ja mam tylko to dla siebie? Co, ja pierdolę, co się kurwa patrzysz? Nie zarobiłam. Ja co robisz? Kurwa. Nie, kurwa, dobra. A co? Dobra, dobra. Dobra, dobra. I od początku, Mikołaj, w porządku, kurwa. Dobra, nie, sorry, przepraszam. Już jest okej, okay, już w porządku, już, gitarka, już. Ale kurwa, potrzebuję tych pieniędzy, idziemy, kurwa, ja nie wiem, nie wiem. Dobra, chodź, co załatwimy, chodź. Gdzie, chodź. W ogóle ten, poznajcie się, nie? Cześć. Podoba ci się ten w ogóle las? Wiesz, że ja tu się wychowałem? Ten las, a kurwa, tu posadzili, to ty jeszcze, kurwa, na chleb mówiłeś wieszak, nie? No. Co z Izakiem? Za całego kurwa wyjebałem cię przez ciebie. Kurwa, jak miał śrubokręt, to bym ci go kurwa wpierdolił w kolano, no. A tak to wyjebałem Izaka tego przez ciebie. Zizol, spójrz na mnie. Masz kiełko. Ładne masz te okulary. O, łańcuszek złoty widzę na szyi. Kurwa, powodzi ci się, nie? Ale pieniędzy nie masz. Kurwa, tradycyjnie nie masz tych pieniędzy. I mieć już chyba nie będziesz, co? Czy weźmiesz się wreszcie w garści i coś zaczniesz działać? Co? Wezmę się. A powiedz mi, jakby cię tak teraz kurwa policja złapała, nie? To co byś powiedział? To on, nie? Znaczy tu, nie? Ja, nie? Jak byś to załatwił? He? No jakbyś powiedział, powiedz mi. Co? Kurwa, usiądę koło ciebie, żebyś się poczuł kurwa bardziej. Wiesz, ja prozak jem, dlatego jestem dla ciebie grzeczny, wiesz? Z szarganą mam lekko psycha już. Swoje żarą, ty dalej żerzesz, nie? Też będziesz później prozak wpierdalał. Żeby opanować, wiesz? To, czego się kurwa nie da opanować. Rozumiesz? Były kiedyś kobry. Nie, patrz się kurwa, stara się zaraz. Stary czas. I co? Co ty na to kurwa? Jakbyś chciał załatwić tę sprawę ze mną, powiedz mi. No, chciałbym coś usłyszeć od ciebie, mądrego. Nie wiem, może poczekasz jeszcze. Kurwa, poczekać, no. Wiesz, kto czeka? Na PKP, w kurwę ludzi zawsze, wiesz, przed odjazdem pociągu, kurwa, czekają. Gdzie jeszcze ludzie czekają, kurwa, na poczekalni? U lekarza czekają, gdzie możesz, kurwa, niedługo wylądować. Też będziesz musiał poczekać. Ile mam czekać, kurwa? Zwodzisz mnie, zwodzisz, kurwa, w chuja robisz. Po co te kwasy, po co ta nienawiść, no powiedz mi. Dziwnie się zachowuje trochę, nie? Co? No, przyjedź do mnie, załatwimy temat tak jak zawsze. Nie, no wierzę dla ciebie wszystko. No, oks, dobra. No, w porządku. Wpadaj, załatwimy jak w dym. No, czekam na ciebie, nara, cześć. Boj. No co ty mi tu za publikę przeprowadzasz? No co ty, gościu? No ej. Co? No co, ej? Co, ej? Kto to jest? Spoko są, okej, okay. No luz. Ostatni raz kogoś widzę, że tu już prowadziłeś. Co cię boli? No dwójeczkę bym potrzebował, nie? Co dwójeczkę? Dużą dwójeczkę, tylko że mam mały problem, nie? Moneta. No tutaj, wiesz, mam 50 i nowe Levi'sy, ty. Co 50? No co ty mi tu z Levi'sami wyjeżdżasz? Złotówek, nie? Co złotówek? No gościu. Albo dzięki jest, albo dzięki nie ma, na co ty? Ej, no kurwa, ja pierdolę, nie od dzisiaj to robimy, no kurwa, ty, ej, zawsze ci oddaję na pierdolę, ej, no proszę cię, no. Levi'sy wiesz, ci dołożę. No zapomnij, stary, kasa. Znaczy, wiesz, a ja... Nie wiem, kasa jest, będzie materiał, nie? Do widzenia, papa. Rozumiemy się, kasa będzie, tak. Gram od czeka za 15 minut, będzie zawsze. Wypacz. Jakiś taki jestem, spokojny. A jak dojdziesz do takiego stadium, w którym ja byłem, też w pewnym momencie zaczniesz się dziwnie zachowywać. Bo to wszystko chodzi o to, że w pewnym momencie, kurwa, zaczyna coś ci puszczać w głowie, nie? Myślę, że ty wpierdalasz ostro tą gumę. Wiesz, że w pewnym momencie też miałem dziąsła pocięte, kurwa? Wiesz, o co chodzi, nie? Bla, bli, blu, bla, bla, bla. A kurwa, oczy wielkie, nie? Prawa dziura, lewa dziura, kurwa. Lewa nóżka, prawe barki, jak wolisz, nie? I co teraz? Nos boli, krzywa przegroda nosa, dwie sprawy w toku, a teraz kurwa co? Prozak muszę wpierdalać, ciebie ganiać kurwa, moi koledzy muszą cię bić, po co ci to? No po co kurwa, rodzinę byś założył kurwa, dziewczynę znalazł, masz dziewczynę? Masz.
Ona też chyba z tobą wpierdala, co? Czy nie? Jedziecie razem? A trawkę palisz? No palisz, jak dealujesz, to palisz, kurwa, na pewno, nie? Wiecie, dlaczego wy macie tak przejebane? Jeździłbyś samochodem, kurwa, rozumiesz? Ale wpierdalasz to na okrętę. Weź się, kurwa, w garść, książki zacznij czytać, kurwa, bo tak to, kurwa, co? Dziury w głowie, kurwa, i poradnia zdrowia psychicznego. Wiesz, co mi kiedyś napisali? To jeszcze zanim, kurwa, byłem, wiesz, zanim zacząłem, kurwa, robić tak jak ty, nie? Bo wtedy troszeczkę były inne czasy. Osobowość socjoapatyczna, znacznie upośledzająca zdolności adaptacyjne, uzależnienie od środków odurzających w fazie ostrej. Dalsze leczenie gdzie? Monar i poradnia zdrowia psychicznego. I Marek Kottański, moim najlepszym kolego, został. Ty też, kurwa, będziesz to robił. Chyba, że zaczniesz, kurwa, wreszcie atakować dzidę, nie? Wiesz, co to jest dzida? Kichaj pompa, panie trenerze. Macie bejsbola? Mamy tylko gnata, no możesz mu kolana wylecieć gnatem. Gnatem to się zabije. Chociaż po łokciach. Ja nie mam, kurwa, siły. Przyjebce sam, kurwa. Przyjebce sam. Ma, przyjebce sam. Przyjeb. No nie bój się, przyjeb sobie, nie wiesz, jak chcę przypierdolić. Tak, jak chcesz, przyjeb sobie. No przyjeb sobie, kurwa, no przyjeb. No przyjeb sobie, proszę cię, no. Nie rób, kurwa, mi tutaj... Przyjeb sobie, no. No przyjeb sobie! Nie mogę, kurwa, o. Co to jest? Uważaj, bo się poprzecinasz, mówił jeden. Chociaż mi oczko puść, co? No puść mi oczko, no. Lepiej puść mi to oczko. Nie chcesz, kurwa, oczka nawet puść. Weź się go zajebcie, ja nie mam, kurwa, siły, no. Masz pierdolnicy tulipana, co? Masz jednicy tulipana, mam kolegów, którzy szlanki jedzą. Normalnie zachowujesz się jak taki polski Janosik. Zresztą Janosik zawsze był Polakiem, wiesz ode mnie? Oglądałeś kiedyś? No. Gęba mi się cała klei od tego lizaka. Co? Nie chcesz ze mną gadać, czy co? Obraziłeś się? Focha zajebałeś? Spokój się, spójrz, jak ja jestem wyoryzowany. Wiesz co? Przyjeb se sam, kurwa, po co oni mają ci zajebać? Tak to będą myśleli, że jesteś desperat, rozumiesz? Nie wiem, moi koledzy szklanki jedzą, chcesz? Dobre, brązowe, słyszałem, że lepiej, kurwa, wchodzi. Masz, kurwa, co no, no masz! Spójrz, jak się ładnie do ciebie śmieje. Co ty na to? Ładne masz okulary, wiesz o tym? Ładne. Jak masz na imię w ogóle? Co? Zibi, tak? Bardzo ładnie masz na imię, kurwa. Dla mnie zawsze będziesz skuter, kurwa. No. Ty, no, nie wiem, kurwa, co mam z tobą zrobić, wiesz? Denerwujesz mnie, wiesz, ale brałem Prozac, kurwa. Jakoś nie mogę się zdecydować, czy ci zajebać, kurwa, samemu w łeb, czy, kurwa, mają zrobić ci moi koledzy. Nie mogę, kurwa, normalnie na ciebie patrzeć, jakiś jesteś taki przyjebany, kurwa, chcesz, gdzie, z kim ja, kurwa, pracuję. Nie, chłopaki, weźcie mu, przyjebcie, ja po prostu nie daję rady, kurwa, z tym pracem, no. Nie mogę, kurwa, no, ja bym myszki nie skrzywdził. No to teraz masz przejebane. Za diesel. Co to, kurwa, za diesel? Muszę się wyluzować. Dawno cię nie było. Zmieniło się, to pozytywnie, stary. Jak widać. Proszę, proszę.
uśmiech niekoniecznie odzwierciedla faktyczny stan nastroju. To też nie pali. Ty, a to coś działa na tej chacie w ogóle? Czy tylko kurwa twój nos? Sorry, już teraz gardło jak widzę do chuja. Nastroje to perfidne węże. Ty, no dragi ci szczęścia kurwa nie dadzą. Sam widziałeś, co się kurwa ze mną działo, a ty co? Ja kurde dla odmiany, wiesz, jakieś szczęście kurwa znalazłem, a ty? A ty co, też się zaprzyjaźniłeś z panną, tylko że kurwa ona ma literę W na początku, nie? A druga dziewczyna w lufce siedzi, nie? Maria, ale nie święta. Ani Magdalena. Świat, który stworzyłem, był kaleki. Chciałem bólu prawdy. Jesteś ty, kurwa, suchy jak ten, kurwa, kwiatek. Kurwa, to chyba kiedyś przypominało pelargonię, ale teraz chyba słabo, co? Kiedyś już mało sraczki nie dostał. Biegał po parapetach, kurwa, żeby cwiety podlać. Ty, no porozmawiamy w ogóle, czy słabo? Kto mnie obdarował szansą drugich narodzin? Ty, no ja się chociaż kurwa starałem, żeby sobie pomóc, co? Chociaż sobie stanąłem raz, kurwa, dziennie przed lustrem i mówiłem, że dam radę, no. Się udało. Jestem, kurwa, happy man. A ty co? Nie widzę, żebyś był happy, kurwa. Daj mi spokój. Zarupiałe oczy Boga będą uzdrowione. To a kocur gdzie, kurwa? Nie wiem. No jak to nie wiesz? Nie wiesz, gdzie jest zwierzę? Ty, a wysrać się nie zapomniałeś dzisiaj? Przy okazji? Ty, no co się, stary, z tobą dzieje? Ja pierdolę. Zląduj. Albo chociaż spróbuj, ty, no ty jesteś pusty jak lej po bombie, w tobie już nic nie ma, no. Uczucia, nie wiem, czegokolwiek, chęci do życia. Ono jest piękne, zajebiste. Powiedzieć? Chuj wie, gadał dziad do obrazu. Proszę, daj mi spokój! Daj mi spokój! Daj mi spokój! Jezu, daj mi spokój! 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 Ej, no proszę cię, no, błagam cię, no, ej, ja zawsze byłem wypłacany. Ej, zrób to dla mnie, proszę cię.
Mikołaj, ty zamierzasz skończyć tą książkę? Słyszałam, że z lipą to palisz. No wiesz, to jest małe miasto. Wszyscy o wszystkim wiedzą. Wiem, że reżyser zwariował, kurwa, to na bank. No zrozumcie, kurwa, wyobraźcie sobie, że kurwa szedłem sobie, kurwa, i widzę gościa, no kurwa mam tego poetę śmiesznego, kurwa, zapierdala, kurwa, do dealera, no. A to nie jest facet, który handluje sobie marią czy amfetaminą, kurwa. To jest gościu, który, kurwa, tylko i wyłącznie sprzedaje herę, bo sam jest w to wjebany. Zrozumcie, jest po gościach. Adios muchachos, no. Ale przecież to był twój przyjaciel, może powinieneś zadzwonić do niego? Po co? To ty wprowadziłeś i to ty powinieneś, wiesz, w sumie pierwszy z nimi rozmawiać, nie? Chłopcy, co się z wami dzieje? Ty, wiesz co, to szczerze, to ci powiem, kurwa, tak, to zadzwoń do mamy, kurwa, reżysera i zadzwoń do niej, powiedz, kurwa, ty, wiesz co, pani masz pecha, kurwa, bo urodziłaś narkomana i odpierdol się ode mnie w takim razie. Ja tego nie mogę zmienić, że, kurwa, koleś przestanie brać Włada, przestanie jarać, przestanie, kurwa, wiesz, jarać opony. Nie. Zrozum, kurwa. Ich jest szkoda. Ja mam pewne wyrzuty sumienia z jednego względu, że myśmy, kurwa, ich wkręcili w tę grę. Myśmy ich wkręcili w tę grę, ale kurwa, niestety, tak się kurwa to gorzko skończyło. Jarek, ty coś bierzesz? Od 15 minut przełączasz te kanały, nie odzywasz się i w ogóle się jakoś głupio zachowujesz. Czyś ci kobieto chujała? Nic nie biorę, kurwa, przerzucam kanały, bo są kurwa wszystkie do dupy. Nie odzywaj się tak do mnie, nie podoba mi się to, co robisz. Nie musi się kurwa podobać. Wracasz do domu nad ranem. Pierdolisz. W ogóle nie śpisz, ciągle gadasz albo przełączasz te głupie kanały. Ogląda się filmów, kurwa, i... Nie podoba mi się to, co robisz. A przestań, kurwa, nic nie biorę. Ty pierdolisz, masz jakiś kurwa schizę, kurwa, kobieto. Dobrze, skończysz jak klipa ze sztuką heroinu. Wbijcie sobie to do głów, kurwa. Jest po klientach, kurwa. Możemy sobie postawić jeden jebany krzyżyk na nich. Adios muchachos. A ty, Vince, już wychodzisz z takiego założenia, kurwa, że jak ty masz swoje ziarenko, to oczywiście masz wszystko dookoła wszem i wobec w dupie, bo oczywiście nic ciebie nie dotyczy, nic ciebie nie interesuje, nie? Ja mam to w piździe. Aha. No i okej, nie? To, co cię tam z nimi łączyło, to co ci tam z nimi wiązało, jest kurwa mniejsza o to, nie? Tak, bo ja mam sens życia. I to cię upoważnia do tego, żeby się odizolować od reszty ekipy, którą inicjowałeś w dragi, tak? Tak, bo ja mam dla kogo życie, mam sens życia. Jak do następnego razu, do zobaczenia. No na pewno. Do zobaczenia.
traktujesz? Co ty sobie myślisz? Kim ty jesteś, żeby mnie tak traktować? Egoisto pierdolony. Nie traktuj mnie w ten sposób, dobra? Wymyśliłem nowy sposób zapisywania muzyki. Cztery kreski. Nie traktujesz, jak traktujesz inne kobiety, wiesz? Wiesz co? Wstawaj. Miasto. To co na miasto? Synie. Mam dość twojego zachowania, wiesz? A zresztą rób sobie co chcesz, albo tak dalej. Ja się już na to nie piszę. Ale szczęścia życzę. Skąd ta cisza? O czym pan teraz myśli? No. Śmiało. Thank you.
Nie wiem, no... Nie chcę... Czego pan nie chce? Znaczy, no... Czy nie wiem... No i niech pan powie. Czego pan nie chce? Już nie chcę. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Dziesięciolecie pracy artystycznej dla każdego chyba twórcy jest dniem bardzo szczególnym, bardzo specyficznym, ważnym. Ja w mojej twórczości, w mojej pracy, w tym co pisałem, starałem się zawsze zwrócić na Państwa uwagę na sakrum i profanum tego świata, czyli tego, co nas otacza, oplata, owija. Jak pijawki, przesuwając się do naszego delikatnego ciała, steczą wtedy swoimi podniecymi odwłokami, tworząc na zwierzę, skazane na ból. Cześć, mamo. Muszę wam coś ważnego powiedzieć. A
Ekipę zapierdolisz po nosie? Ty. To nie jest skóra pokruszona tabletka, rozumiesz? Nie? Słaby jesteś, kurwa. Kurwa. Ty, lipa, powiedziałeś kurwa o wszystkich chłopakach starym? Nie, tylko sobie. Ty, bo kurwa lipa, to właściwie z sprawy przyjechałem. Widzę, rozumiem, czy bez są koleżka. Kurwa, ty mówisz, ci dać i dując. Wiesz co, Jarek? Ja mam nadzieję, że ty wrócisz do Sylwii, do dzieci i że przestaniesz cipać po prostu. Tak kurwa narkoma, przestań kurwa morać narkomana, w pizdo. No fakt, jesteś Lipką, mówię, nie jestem umówiony, kurwa, przekażę Jacy temat o spotkanku, nie? Trzymajcie, de facto. Są karty telefoniczne? Nie, nie mamy. Ja co się spóźnia w jego spotkaniu? Kurwa, ja mówiłem ty, ale to okazuje się, że nie ma jego Oli. Cześć, zaraz. Jak to nie ma jego Oli? No jakiś facet, kurwa, wiesz, zapierdala zamiast Oli. Ja zasmyrę na komputerku, wiesz, I love you, kurwa, zakochany w dupce. Okazuje się, że dupy w ogóle nie ma, kurwa. Jakiś facet się poszywa po prostu po dole, rozumiesz? No nie rozumiesz, to może wiesz, tego kurwa przytłoczyło. Nie będzie już filmów? Ty, lipa, słuchaj, kurwa, się spieszę, stary, mówiłem się z kolesiem. A ja z tobą skontaktuję, kurwa, jutro, na pojutrze, nie? Nie jestem za tym, grzeszników za mną stoi, ranę leczę, czas się
odleczę. Nie upływa, rzucam bomby dookoła. Świata zmienić już nie zdołam, lecz wygrywam. Sięgam tam, gdzie wzrok nie sięga. Biała księga, nie przeczytasz jej, na twych oczach wstęga. Zapamiętaj, nie potrzebujesz oczu, by widzieć. Jest tak jak chcesz, poczuj moc, jaką daje życie. I cała naprzód ku nowej przygodzie. Taka gratka, stary, nie zdarza się co dzień. Pada deszcz, pędło lustro na mym oknie. Nie potrzebuję parasola, bólem dzisiaj już nie zmoknie. To ostatni dzień, będziemy dniem pierwszym, a ten pierwszy dzień będziemy dniem ostatnim, ten ostatni dzień będziemy dniem pierwszym, a ten pierwszy dzień będziemy dniem ostatnim. Mam sobie tyle złości, aż się sam siebie wstydzę. Padło pytanie, czy to wszystko jest prawdziwe. W przeszłości kurz i już nie jest tak jak dawniej. Ten ostatni dzień będziemy dniem pierwszym, a ten pierwszy dzień będziemy dniem ostatnim. Czas płynie szybko, a dzień trwa tak krótko. Nie pytam już pana, kiedy nadejdzie dla mnie jutro. Bo jutro już nadeszło, swą przyszłość mam w dłoni. Nadzieja mnie ochroni przed cieniem, twarzą twarz przeznaczenie. Bo nie jestem bez twarzy jak Nicolas Cage czy John Travolta. Moja dusza czysta, a moja głowa wolna. I niepotrzebna mi jest korta, aby sobą być. By być wolnym, miej szacunek dla samego siebie. Gdy nie szanujesz siebie, nikt nie szanuje ciebie. Na koniec powiem jedno słowo krótko, więc żegnaj. Nie będzie mnie tu jutro. Ten ostatni dzień będziemy dniem pierwszym, a ten pierwszy dzień będziemy dniem ostatnim. Ten ostatni dzień będziemy dniem pierwszym, a ten pierwszy dzień będziemy dniem ostatnim. Ten ostatni dzień będziemy dniem pierwszym, a ten pierwszy dzień będziemy dniem ostatnim. Ten ostatni dzień będziemy dniem pierwszym, a ten pierwszy dzień będziemy dniem ostatnim. Nagrywa się? No jak, dawaj Vincent! Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chciałbym państwa zaprosić na nowy film z zielonogórskiej zajebistej grupy filmowej. A w roli głównej występuje oczywiście niezawodna i zajebista amfetamina, tudzież zwana Władkiem. Jest to biały proszeczek, czasami bywa żółty, czasami rdawe. Ja takiego nie lubię, powiem państwu szczerze. Polega to na tym, że daje ona niezłego kopa, tudzież nie śpi się, tudzież nie chce się jeść. Kurwa, także macie problemy państwo z nadwagą. To ja, to sorry, że cię widzę, że to ja mam duży brzuch. No, to zaraz przyszpachluje również ze mną mój kolega reżyser. A polega to... To ja. A polega to na tym de facto, że Włada wymyślili sobie Amerykanie, którzy latali bombardować złych Niemców. Oczywiście, kurwa, latali i brali po co? Po to, żeby nie spać, kurwa, bo daleko im było z Wielkiej Brytanii do faszystów i z powrotem zaczęli żreć Włada. Okazał się zajebisty, a najlepszy jest polski Polak. Potrafi jednak i robi najlepszego Włada na świecie, cenionego, hołbionego. A ja zaraz zjem właśnie takiego polskiego, zajebistego Włada. Co robię? Sypię go sobie delikatnie. Szpachlujemy. Ostrość. Czuś mi nie łapie, ostrość, dobra. Proszę państwa, to jest naprawdę prawdziwy film, kurwa. To nie jest, kurwa, nocne graffiti, kurwa, z Kasią Kowalską, która żre spida i nie ma, kurwa, nigdy spida, proszę państwa. Ja za moment będę miał spida, będę miał powera, będę panem swojego losu. Niech ja nie będę Kasią Kowalską za chwilę i nie będę, kurwa, wymięknięty. Ale dajesz mi co, dawaj, dobry filmik, dawaj. Po mnie, kurwa, wujek Halski nie przyjedzie. Po rozszpachlowaniu bierzemy banknocik, tudzież słomkę, to już obojętnie, zwijamy w rulonik. I chodzi o to, żeby się po prostu ten proch dostał, kurwa, do krwioobiegu. Cóż robimy? Zatykamy jedną dziurę kluka, drugą wkładamy, kurwa, lufkę, tudzież, kurwa, banknocik lub słomeczkę. I co robimy? Wciągamy! A ładnie ci w lustrze widać gdzieś siebie. A, ja to bardzo lubię, kurwa, wiesz, taki wzrok, kurwa, to jest skiza. Zawsze to miałem, proszę państwa, w ogóle do, bo to takie było schizotyczne, jak byłem mały, trochę młodszy, kurwa. Jezu, ci ludzie brali do nosa takie straszne rzeczy, no mi się wydawało takie okropne. Tak naprawdę to nie jest okropne. Kontrujemy. Vincent, poczekaj. Mam takie pytanie w imieniu moim i widzów. Co myślałeś 10-15 sekund temu, kiedy to wciągałeś? Co myślałeś, kiedy to wciągałeś do nosa? Jaka jest twoja myśl, kiedy wciągasz to do nosa? Co myślałeś, kiedy to wciągałeś? Że życie ma sens. Oh,
hard fuck mich an, ich dich der Junge hart habe, und ja, ich dich der Junge fuck mich geschlecht, wie nach dem Abel, sondern ich schrei, ich hab nicht mehr was Abel, wo ich der Schiff von mir passe, in der Stadt zu der Stadt, die Arsch, den Arsch, den Wind ist, was auch schnell schnell, auf und drauf, wenn er schockt, so die Lacka, ich mein, im Sinn, ich bin schon lock, so die Mschuze, fuck, zähle, tschuto, fuck, wie gejubne, serbera, ich fuck, zähle, ich nur mit Rad, domne, zähle, ich doch, ich so, wo dann ich die Petra, lawe, Petra, w to, wo, zieh, die Bele, da ich wie, um, und das, ne, die Wichtwerk, LSD, nie, smek, wie, das, czek, fuck, fuck, zieh, die, fuck, 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 Aquí está meta y un, aquí está mi nota.